Miguel Ángel Falasca już rozgrzał paluszki, zawodnicy także w pełni dogrzani. Za chwilę rozpocznie się, no tak oczekiwany, bo po raz pierwszy w Polsce konkurs siatkarskiego gwoździa. No sami jesteśmy ciekawi, jak mobilizować się będą na tę rywalizację zawodnicy. W jury zasiada Ryszard Bosek, Jan Zaręba, prezes Mirosław Przedpełski, a także no, była awizowana, mam nadzieję, że dotarła również Dorota Świeniewicz. No i w zasadzie niejasne są tylko reguły oceny. Tak naprawdę chyba wartość artystyczna będzie tu najważniejsza, Tomek. To mówisz, że z figury się będzie oceniać, czy siłę uderzenia. Każdy z zawodników odda po dwa ataki. Jury oceni, wyłoniona zostanie najlepsza czwórka. No i tych czterech zawodników już walczyć będzie między sobą o to trofeum. No, Jury Gładyr, widzę, że tutaj uderzył bardzo potężnie. No, teraz także Jakub Nowotny. No, no. Środkowi mają przewagę chyba. Tak, jeżeli są do piłki gdzieś tam na środek siatki, bądź też na drugą stronę siatki wystawiane, bo tak często bywa. Ale jedno jest pewne, mimo tego, że doping jest głośny, to te ataki również słychać uderzane. No, widać, Jana Heikkinen zwalnia tutaj rękę, a o zwycięstwo, zacięcie walczy jednak Jury Gładyr. No ale widzimy, także libero Marko Samardzić postanowił no, spróbować swoich sił, powalczyć o nagrodę. Zawodnicy libero lubią bardzo atakować, bo nasz Igła też wielokrotnie na rozgrzewce idzie na takie gwoździe. Tak, miałby duże szanse w tej rywalizacji. No i teraz potężny atak Miko Oivanena, to też jeden z faworytów. Tak, jego oceniano jako takiego faworyta w drużynie przeciwnej. Faworytem, Domek, wśród naszych. No, mamy Zbyszka Bartmana, niemal tak, sufit, tak. Niemal sufit. To już chyba Zbyszek. Myślę, że i Mariusz wlazły również będzie. Technika ataku no jest troszeczkę inna. Z reguły trenerzy mówią, nie zaginajcie. No w przypadku takiego konkursu, zaginajcie. Tak, tutaj jest piłka, się wystawia na drugą prawie stronę siatki. Tutaj się nie gwiżdże, więc... Dobrze zaprezentował się Pliński. No i Benek Szczerbaniuk, on także potrafi. No, Benek to bardziej technik jest, bardziej na technikę stawia. No i popatrzmy i dalej, Zbyszek Bartman, no. Tak, zdecydowanie. Finalistę chyba mamy. Wizualnie, słuchowo, no widać, że Bartman. Dawid Murek wykorzystuje swój niesamowity nadgarstek. O, Mariusz Blazły. No, chłopak też potrafi, dodatkowo motywowany ostatnimi wydarzeniami rodzinnymi, przypomnę tylko, tym z Państwa, którzy nie wiedzą, Mariusz Blazły, tatuś Arkadiusza. Arkadiusz urodził się kilka dni temu, po godzinie 19, w zasadzie dzień przed meczem z Greckim. Wielki finał w konkursie gwoździa. Jako pierwszy Miko Oivanen. No, bardzo mocny atak reprezentanta Finlandii. Ze swoim rozgrywającym. No i kolejny siatkarz, Jury Gładyr z Michałem Mastem. No, popatrzmy na to uderzenie. Jury Gładyr, no, troszeczkę lżej. Zresztą, no, widać po minie, po reakcji, nie wyszedł ten atak środkowemu Warszawskiej Politechniki, ale... Ale jest drugi, ale druga będą próba. Mieli jeszcze jedną próbę, a za chwilę oglądać będziemy polskich zawodników. Miko Oivanen. No i za chwilę Jury Gładyr, a my posłuchamy Mirosława Przedpełskiego, prezesa Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Prezesie, lepszej zabawy chyba nie można było sobie wymyślić. Kapitan chce, że Bartman. Bartman, no proszę, Dorota Świeniewicz też na niego stawiał, ale tutaj Mariusz Blazły nie popisał się. No nie, zła wystawa była. Zła wystawa. Tak, nie dogadali się, za wysoką piłkę mu dał, no to wiesz. Prezesie, dzisiaj widzimy czterech wspaniałych trenerów, ale jeden z nich zwiąże się z federacją na dłużej. No tak, no, to już, nie, już wiadomo jest, no, co będzie. No właśnie, co to oznacza, jaka perspektywa? Medale i szkolenie, no. To jest najważniejsze. No dobra, to w takim razie wracamy do zabawy. Dziękujemy bardzo serdecznie. Przed chwilą atomowe uderzenie Zbyszka Bartmana.
No teraz zerwał siatkę troszeczkę Mariusz Wlazł, ale no, uderzenie było równie imponujące. No, także no, na pewno konkurencja i gdzieś tam ambicje były. No i oczywiście, drodzy Państwo, zwycięzca konkursu Zbyszek Bartman. No, takie gwoździe oglądamy przecież podczas kolejnych spotkań Plus Ligi Mężczyzn drużyny Domeksu Częstochowa. Przenosimy się ponownie do naszego reportera. A to już dochodzę w takim razie. Dawid, słabiutko wychodziły w twoim wykonaniu te ataki. Ty jesteś znany z tego, że potrafisz przyłożyć. A tu proszę, w finale Zbyszek Bartman.